Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Ci powiedzieć o moim rytuale pielęgnacyjnym, a będzie to serial Love Age i nieco więcej powiem o Ultimate Lift, dlatego że to właśnie tę serię uwielbiam. Tak naprawdę uwielbiam i naprawdę zostań ze mną do końca, dowiesz się, że używając tych kosmetyków, no zresztą zostań do końca, to będziesz wiedzieć. Natomiast chciałam Ci tylko powiedzieć na początku, że więcej możesz też dowiedzieć się na temat z tych serii z naszego poradnika, ewentualnie z mini katalogu, ewentualnie w katalogach również. Wszystko, co jest napisane w tych poradnikach, jest absolutną prawdą. Zgadzam się pod każdym zdaniem, które w tych katalogach, w tych poradnikach się ukazuje. No ale może od początku. Ja, kiedy byłam na pierwszym szkoleniu z Love Age, kiedy Małgosia Kotwica, nasza kosmetolog, mówiła o tych kosmetykach, ja byłam zachwycona, wróciłam do domu, złożyłam zamówienie, używam. No i niestety tu mnie spotkało rozczarowanie. Nie pokochałam się z tą serią od samego początku, wręcz odwrotnie, nawet troszeczkę ją krytykowałam. Ale byłam, po jakimś czasie byłam na kolejnym szkoleniu. Małgosia znowu mówiła z takim zainteresowaniem, że myślę sobie, kurczę, no może jednak dam szansę tym kosmetykom. I faktycznie, pierwszy tydzień ja miałam, bo ja mam cerę wrażliwą z trądzikiem różowatym, więc moja cera jest naprawdę wrażliwa. Ja przez pierwszy tydzień czułam dyskomfort, ale to nie był taki dyskomfort, który, że miałam jakieś podrażnienia, że miałam jakiś wysyp, jakiś krostek. Nie, nic takiego się nie działo. Po prostu miałam wrażenie, że ta buzia mnie szczypie, że coś mi tutaj, że tak powiem, po tej twarzy chodzi. Ale jak spojrzałam do lusterka, to w zasadzie nic, gołym okiem nie widziałam. Teoretycznie nic się nie działo, ale dyskomfort taki na twarzy czułam. Przemogłam się przez pierwszy tydzień i po tym pierwszym tygodniu wszystkie te dolegliwości, że tak powiem, minęły i później zaczęło już być coraz lepiej. Po trzech tygodniach, wierzcie mi, po trzech tygodniach systematycznego stosowania, gołym okiem, tak jak powiedziałam, wszystko, co jest napisane w poradniku, jest absolutną prawdą i ja bez żadnych testów klinicznych, ja gołym okiem widziałam, jak zmniejszają mi się te zmarszczki tutaj, tak zwane kurzołapki, lwia bruzda, w ogóle wszystkie zmarszczki, ale najbardziej widziałam zmiany tutaj po tych zmarszczkach. Widziałam, jak ta moja cera się napina, ujędrnia gołym okiem po trzech tygodniach. Natomiast powiem Ci dokładnie, jakich kosmetyków w tej chwili używam. Seria Ultimate Lift ma w swoim składzie mleczko i tonik. Ja niestety z mleczkiem się nie pokochałam, ponieważ moja tłusta cera nie lubi mleczka. Ja jakoś no nie przekonałam się do mleczka, więc ja w ogóle kupiłam dwie serie, Ecolagen i Ultimate Lift. I połączyłam sobie te serie, czyli ja osobiście używam tonik, też ten z Ecolagenu. Dlaczego? Dlatego, że on ma w składzie kwasy AHA, czyli lekko złuszczają, zreagowały na skórek, a też nie ukrywam, o to mi chodzi, ponieważ przy mojej cerze wrażliwej ja nie mogę używać peelingów tych mechanicznych, tych ziarnistych, więc bardzo mi odpowiadał ten tonik, więc używam tego żelu do mycia twarzy, on się fajnie pieni i idealnie zmywa makijaż, po prostu rewelacyjny, z oczu również, ja nie myję oczu płynami micelarnymi, ja po prostu wszystko zmywam tym żelem. Następnie nakładam tonik, właśnie ten z kwasami AHA z tej serii Ecolagen True Perfection, bo to jest ten, bo są te same kosmetyki. Następnie nakładałam serum. Słuchajcie, serum niestety mi się skończyło. Słuchajcie, ja je odkręcałam, starałam się po prostu wszystko. To jest najlepszy kosmetyk w ogóle z całej tej serii. Wszystkie kosmetyki są rewelacyjne, ale gdybym miała dawać numerki, to to serum miałoby absolutnie numer jeden. Cudowny kosmetyk, lekka konsystencja, od razu czuć było, że napina skórę. Następnie krem pod oczy, który pokochałam. Jak widać, on się skończył, znaczy najpierw skończyło mi się serum, zaraz potem skończył mi się krem pod oczy. Kupiłam sobie już drugi. No i następnie nakładałam krem. I tutaj znowu, z kremem na dzień niestety się nie pokochałam, ponieważ krem na dzień jest zbyt tłusty, jak na moją
tłustą cerę, ale wklepywałam go w szyję i w dekolt. Natomiast krem nocny jest po prostu idealny. Zobacz, po prostu widać dno, czekam, aż zamówię sobie kolejny zestaw, bo tutaj już proszę bardzo, już mi się kończy. Jestem zachwycona, naprawdę zachwycona tą pielęgnacją. I ostatnio, w poprzednim katalogu, do tego dobrodziejstwa, jaki, że tak powiem, miałam w swojej łazience, doszła jeszcze maska No Fage. I znowu, nie ukrywam, że znowuż bałam się troszeczkę ją nałożyć na twarz, ponieważ mówię, kurczę, ja z tym trądzikiem różowatym, z tą skłonnością, może tak, z tą skłonnością do trądzika różowatego, mówię, dobrze, słuchajcie, jak ja to nałożyłam na twarz, jak ja to później, bo to jest taka bawełniana maska, która ma tylko wycięte miejsca na usta i na oczy, nakładamy sobie, idealnie przyklepujemy do twarzy, 15 minut leżymy i zdejmujemy. Ta maska jeszcze była mocno nasączona, więc nałożyłam ją sobie na drugie 15 minut na szyję i dekolt. Tak zjeżdżałam. Słuchajcie, wierzcie mi, autentycznie, ja miałam, wygląd mojej skóry był dokładnie taki, jaki miałam po zabiegach w gabinecie kosmetycznym. Więc jeśli nigdy nie byłaś u kosmetyczki, albo chodzisz, więc możesz tak naprawdę przestać chodzić, zakupić sobie odpowiednią dla siebie serię No Fage i zapewniam Cię, że efekt będziesz miała dokładnie jak po wyjściu z gabinetu kosmetycznego. Przysięgam, naprawdę, po prostu rewelka. Maska i kilka dni temu, dosłownie kilka dni temu w katalogu numer 12 na tym katalogu, na stronie 50 pojawiła się nowa gąbka Konjac. O tych gąbkach dość dużo w internecie można przeczytać, ponieważ one stały się teraz tak bardzo popularne. Troszeczkę szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Ona kosztuje 19,99. Kolejny produkt, w którym jestem zakochana. Znaczy produkt, w zasadzie produkt. Ona jest w tej chwili jeszcze taka miękka troszeczkę, ponieważ ja ją używałam. Ona jak przychodzi jest bardzo twarda. Jest tak twarda jak kamień. Trzeba ją zmoczyć pod wodą kilka razy, jak typową gąbkę. Ona namięknie, będzie taka, powiększy się, będzie taka mięciutka. I słuchajcie, tutaj, bo tak. Tą gąbkę można stosować do mycia twarzy, bez użycia jakiegokolwiek płynu. Ale ja osobiście, no wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby można umyć twarz bez jakiegokolwiek środka myjącego. Więc ja ten żel, właśnie ten żel, jedną gąbkę dosłownie nalałam sobie na tę gąbkę i umyłam twarz, oczy, całą twarz. Na to nałożyłam kosmetyki. Słuchajcie, po prostu ja nie wierzyłam. Normalnie to jest tak idealny przyrząd, nie wiem, produkt do mycia twarzy i to wszystko w połączeniu, słuchajcie, te wszystkie kosmetyki dają niesamowitą pielęgnację. Wierzcie mi, ja naprawdę wychodząc ze swojej łazienki, to po prostu nie mogłam się nadziwić, po pierwsze, jak mam gładką buzię, bez żadnych zaczerwienień, no nic takiego się kompletnie nie działo. Naprawdę, wierzcie mi, czy nawet szyja, dekolt, twarz, dosłownie jak po wyjściu z gabinetu kosmetycznego. Dlatego naprawdę, jeśli tylko możesz, zafunduj sobie, to naprawdę, wam się tylko tak tylko może wydaje, że to jest drogie, ale zobacz, podziel sobie, w tych zestawach masz przecież aż 6 produktów, tak? Bo w każdym zestawie mamy 6 produktów, więc podziel sobie tą kwotę, albo tą kwotę, 329 zł Ultimate Lift. Oczywiście jak jesteś w klubie Oriflame, masz minus 20%, to już załatwia. Albo Ecolage. To są naprawdę kosmetyki z wysokiej półki. To są kosmetyki, tak nawet Małgosia mówiła na szkoleniach, to są kosmetyki porównywalne do tych marek selektywnych naprawdę z górnej półki. Tylko że tam płacicie za jeden krem 250 zł, a tutaj za te pieniądze macie aż 6 kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Naprawdę jestem zaskoczona. Ja wiem, że moje konsultantki tak samo, te dziewczyny, które True Perfection kupowały, czy Ecolage, również są zadowolone, tylko że no ja, że tak powiem, mam możliwość powiedzenia Wam o tym. One również mówią na naszych spotkaniach,
swoim konsultantkom, klientkom, jak fantastyczne są to kosmetyki do pielęgnacji. Dlatego jeśli możesz, nie czekaj już dziś, zamów sobie serię, która będzie idealna dla Ciebie. Na co zwracać uwagę przy wyborze? Ja akurat zwróciłam na wiek, rekomendowany wiek, bo w katalogach zobaczysz rekomendowany wiek, na przykład rekomendowany wiek dla 40 lat, 30 i 20. I teraz tak, 40 oczywiście ujędrnia, napina skórę, bo najczęściej z tym mamy właśnie problemy. 30 zmarszczki, pierwsze pojawiające się zmarszczki mimiczne, które pojawiają się szczególnie tu wokół oczu, gdzieś na czole i tutaj koło ust właśnie. Więc ekolagen jest przeciwzmarszczkowy i True Perfection seria niebieska, możemy tak nazywać, seria zielona, niebieska i fioletowa. Seria niebieska, rekomendowany wiek 20+. Idealna dla tych osób, które mają szarą, zmęczoną buzię z rozszerzonymi porami, z cerą, która potrzebuje nawilżenia, ukojenia. Także no, dobierz sobie odpowiednią serię. Co jeszcze mogę Ci powiedzieć, czym się kierować przy wyborze? Przede wszystkim właśnie tym, jakie masz problemy. Nie wiekiem, tylko jakie masz problemy. Dla mnie dużym problemem była ta grawitacja, gdzie mi to wszystko ciągnie już, że tak powiem, do dołu. I dla mnie było ważne to, żeby mi kosmetyki skórę ujędrniły. Jeśli dla Ciebie problemem są zmarszczki na czole, wokół oczu, no to kup sobie ekolagen. A jeśli widzisz, że buzia jest szara, zmęczona, jesteś zapracowana, zabiegana, palisz papierosy, co tam jeszcze, masz rozszerzone pory, to wtedy seria niebieska True Perfection będzie dla Ciebie idealna. Jeśli na przykład obawiasz się tego, czy ta seria, te serie są dla Ciebie, poproś konsultanta o to, żeby dał Ci próbkę. Ewentualnie, jeśli jesteś konsultantem, po prostu zamów sobie próbki. Zwrócę tylko Waszą uwagę na to, że jeśli się okaże, że po jednej próbce właśnie czujesz ten dyskomfort, to mimo wszystko nie zmienia to faktu, że serię możesz zamówić. Bo, no tak jak powiedziałam na samym początku, może być coś takiego, że mamy mrowienie, uczucie mrowienia, no taki dyskomfort na buzi, po prostu mam wrażenie, że mnie, nie wiem, coś szczypie, a wcale tak nie jest, bo kiedy patrzę do lustra, buzia ma idealny koloryt, więc tak naprawdę nic się niby nie dzieje gołym okiem, ale ja czuję, że kremy pracują, że tak powiem, tak? Więc no, po jednej saszetce kremów możesz niestety nie widzieć jakiejś takiej poprawy, możesz się nawet zniechęcić. Ale jeśli przetrzymasz te pierwsze dni takiego dyskomfortu, od razu powiem, nie każdy ten dyskomfort czuje, bo są dziewczyny, które używają serii i nie miały żadnych problemów. Od razu, że tak powiem, kosmetyki się zaadaptowały do skóry i nie było żadnych problemów. Natomiast są osoby, które tak samo jak ja, od samego początku czuły taki no, dyskomfort na twarzy. Dlatego albo próbki, albo no, kupić sobie od razu całą serię. Także od katalogu 12 raz jeszcze powiem, tą gąbkę Konjac możecie sobie zamówić, bo jest po prostu no, rewelacyjna, naprawdę jest to super produkt. Ja nie sądziłam, słyszałam w internecie dużo dobrych rzeczy na jej temat, ale nie przypuszczałam, że to będzie naprawdę aż tak fajna sprawa. Także też również pomaga w pielęgnacji, bardzo fajnie oczyszcza naszą skórę. No to co? To chyba wszystko. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!